Jesteś pierwsza, o którym to opowiem. To jest ostatni wyprodukowany MOL. Niemcy cały czas się zastanawiają, gdzie są te Mazdy. Cześć kochani, dzisiaj jesteśmy w niesamowitym miejscu. Słuchajcie, jesteśmy w świątyni motoryzacji. Zapach, który tu się unosi, powoduje, że mamy ciarki. A to, co za nami jest, to, co jest obok i pod nami, nad nami, to jest po prostu Mekka motoryzacyjna. Jedyne takie miejsce w Polsce i wy też niedługo będziecie mogli je zobaczyć. A co zobaczyć, zaraz wam pokażemy. Właściciele to pasjonaci, tacy, którzy opowiadają o tym, co robią, jak robią, doprowadzają wręcz do orgazmu takiego motoryzacyjnego. Obejrzyjcie to, co mamy dla was przygotowane. To jest po prostu przesympatyczne i przepiękne. Zapraszamy! Cześć Karolina, miło, że odwiedziłaś Oława, bardzo się cieszymy. Oczywiście zapraszamy na Ride to Guta Ciebie, cieszę się, że tutaj nas odwiedziłaś i jesteś tutaj z nami w Oławie. Zanim Cię oprowadzę, to chciałem Ci nalać wody z saturatora z lat 70. jak to kiedyś tak się piło, taką wodę, tak zwaną grudziczankę. My tak zawsze rozpoczynamy dzień pracy tutaj u nas, bo my tutaj też odrestaurowujemy, remontujemy auta. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. W tej chwili nie mamy jeszcze muzeum, my się nazywamy Muzeum Motoryzacji, już się zarejestrowaliśmy jako Muzeum Motoryzacji w Ministerstwie, ale dopiero rozpoczynamy budowę, niedługo dostaniemy pozwolenie na budowę, więc do końca tego roku się otworzymy i będzie można podziwiać nasze eksponaty. Tych eksponatów mamy dużo, to jest wynikiem pasji i zbierania 23 lata i też odrestaurowania. 99% samochodów mamy i motorów mamy odrestaurowane, wszystko tak naprawdę lśniące albo fabrycznie nowe, więc bardzo się cieszymy, że ta kolekcja jest taka wyjątkowa. No i chcemy ją pokazać, chcemy, żeby to zostało już do końca świata tutaj w Oławie, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak kiedyś motoryzacja wyglądała. Słuchajcie, tych eksponatów jest ponad 400. Nie tylko to są stare auta, ale to są bardzo unikalne auta i zaraz je wam pokażemy. Jesteśmy na jednej hali z czterech. Eksponaty trzymamy na czterech halach. Tutaj mamy Mazdy fabryczne nowe, o których było bardzo głośno, historia bardzo głośna o tych Mazdach. Jest 13 sztuk w naszej kolekcji. Auta nigdy nie były zarejestrowane, nigdy nie jeździły. Mają największy przebieg, to jest 100 km. One mają po 20, po 30, po 60 km przejechane. To jest taki znikomy przebieg. Historia była taka bardzo ciekawa, gdyż salon samochodowy pojazdów japońskich w Szwajcarii, Auto Moshi, kiedyś po prostu zamknął się i właściciel z tymi Mazdami mieszkał przez wiele lat, od 1984 roku, zostawił rodzinę i w tym salonie mieszkał, codziennie po jednej sprzedawał, co roku, żeby mieć na życie, ale w 2012 umarł, rodzina dostała w spadku i wystawiła na sprzedaż, na licytację. One się rozeszły po całej Europie, nam się udało do Oławy sprowadzić 13 sztuk i tak one wyglądają, czyli tutaj jak masz na tych tutaj podnośnikach. To są 79 roczniki, japońska odpowiedź dla Mercedesa, dla BMW, z tylnym napędem, dwulitrowe silniki, bardzo żwawe, bardzo fajnie się driftuje, ty lubisz tylny napęd, więc myślę, że taką jedną Mazdę to możesz dotrzeć, nie? Powiem tobie tak, lepiej nie. Lepiej nie, aha. Ta Mazda ma tyle lat co my, albo trochę mniej. To jest 79 rocznik tej Mazdy. To jest trochę młodsza. Jak wiesz, lubię maluchy, to było moje pierwsze auto. Jak miałem 13 lat, kupiłem malucha za 500 zł do remontu, sam sobie go wyremontowałem, dlatego jest to moja pasja i mam kolekcję 50 maluchów i są to maluchy takie szczególne dla mnie, bo są to maluchy wyjątkowe, z jakimiś historiami, o których też jeszcze opowiem, tak? No tutaj zacząłem malucha, dlatego że stoimy koło malucha Blacka, to jest taka wersja, która szła tylko na Włochy i tak naprawdę była produkowana we Włoszech. Jest to maluch wyciszony, 79 roku, który ma już wzmacniane hamulce, przyciemniane szyby, całkiem inaczej jeździł i wyglądał jak nasze polskie maluchy. Była taka seria tych czworaczków. Takie ekskluzyw trochę, taka wersja... Black Edition, których bardzo mało wyprodukowano. To akurat mamy dwa takie maluszki i jeszcze oprócz tego były też silvery, redy i browny. One się tak po prostu nazywały i to były naprawdę całkiem inne maluchy, które
więcej wytrzymywały, te silniki były sprawniejsze, cichsze były i takie były naprawdę, naprawdę fajne. Stoimy koło syrenki, to jest akurat syrenka 101. W naszej kolekcji mamy 10 syrenek, wszystkie mamy tak naprawdę dopracowane i już gotowe na ekspozycję. Słuchajcie, zobaczcie na to. Rajd Koguta. Największa charytatywna impreza. Niesamowita impreza dla wszystkich fanów motoryzacji. I 16 do 18 czerwca w tym roku będziecie mogli zobaczyć niezwykłe okazy, niezwykłe pojazdy, które będą przejeżdżać przez całą Polskę. Więc zachęcam, żebyście się zainteresowali. Rajd Koguta polecam. Klasy, piękne. Tak, to jest Porsche z 78 roku. Moje ulubione. Jeżdżę sobie nim na jakieś zloty, czy na jakieś takie wystawy. Bardzo sprawne, bo auto ma 44 lata, a może jechać 230 na godzinę. Tak, my Polacy mieliśmy taką syrenkę, a Niemcy już mieli takie Porsche. Nie? Tak to, taka była różnica. Syrenką jedziesz 110 na godzinę, jeśli wszystko rozwala, a to może jechać 230 i auto, które ma 44 lata. To jak stoimy, to też widzimy motoryzację taką przedwojenną. To mamy akurat około 20 samochodów. Jeden samochód to jest Maxwell, który będziemy mieli w muzeum. On akurat tutaj nie stoi, ale to jest najstarszy samochód zarejestrowany w Polsce, bo to jest 1903 rok, dopuszczony do ruchu. Bo w Polsce mamy też starsze auta, ale to jest auto, które jest dopuszczone do ruchu, jest zarejestrowane. Powiedz, czy te samochody wszystkie tutaj, które są, to są też samochody, które można je odpalić i wyjechać? Tak. My tutaj, pełni sprawne są. Tak, pracuje nas tutaj 5 osób, jest tutaj znany pan Lesiu. Pan Lesiu ma tutaj taką grupę chłopaków i oni tak naprawdę co 3 miesiące, co 4 miesiące przepalają każde auto. Nie jest to łatwe, żeby każdym jeździć. Na razie one po prostu stoją, ale je przepalamy. Problem z benzyną naszą, ekologiczną, ona się po prostu skleja, gaźniki w tej chwili. Kiedyś auto, które znalezione w stodole 30 lat było, wyciągnęłaś, mogłaś odpalić i tym autem jechać, a w tej chwili te nowoczesne paliwa są takie, że no nie da rady. 2 lata paliwo już nie ma tych swoich, wiesz, oktan, swojej mocy i to trzeba wszystko wymienić. Więc ważne jest to, zostawiając auto, żeby spuścić paliwo i za każdym razem świeże nalewać, żeby nie zostawiać czasami tego paliwa w bakach, bo się robi po prostu z tego. Tutaj też jest coś pięknego. A tu mam fajny Opla GT, ten żółty. No, tutaj no, stoi za Citroenem. No, tak. Opel GT to jest jeden z moich ulubionych, lubię nim jeździć, bo to jest... Pięknie, myślałam, że to jest korweta na początku. Bo właśnie, bo to jest europejska korweta. Europejska korweta. To jest, tak wtedy mówili, tylko że on był o wiele tańszy niż korweta amerykańska, ale Europejczycy zbudowali, to były lata 60. On był produkowany przez parę lat, tak naprawdę ten Opel GT. I w latach chyba 67 rozpoczęli produkcję tego Opla. I zobacz, jaki on był piękny jak na tamte no, lata. No piękny, i te bardzo świata ładne. Tak wyjeżdżane. Piękne. No. A jakie to ma parametry? Wiesz co, to jest 1.9, to akurat jest najmocniejszy, bo one były 1.1 i 1.9. To z Opla silniki, to szału nie było, ale i tak to sobie spokojnie radzi, tam 180 nawet to pojedzie, nie? A jaka moc z tych 1.9? Wiesz co, to ma chyba 90 koni. Koło 90 koni. Tutaj mamy też fajny, ciekawy pojazd, jest to BMW Z8. Na targach w Poznaniu było to najładniejsze auto targów na Retro Motor Show. No też się z tym zgadzam, bo jest to nietuzinkowy samochód, bardzo mało ich w Polsce, może jest trzy sztuki albo 4 sztuki, więc jest. Moim marzeniem zawsze była właśnie ten kolor, bo James Bond w 99 roku w filmie Agent 007 tak. Właśnie jeździł takim kolorem. Tak. I dlatego ona się zrobiła popularna. Też jest ciekawa historia taka, że w 99 roku dwóch właścicieli jednej firmy, nie będę mówił jakiej, mieli po 100 tysięcy dolarów i mieli sobie kupić auta. No jeden pojechał, kupił sobie Porsche 996, akurat, bo to był wtedy czas taki, że Porsche 996 było, a drugi sobie kupił BMW Z8. No i to nie było takie popularne auto i wtedy, a po co ci to BMW, trzeba było Porsche kupić, no ale on po prostu, jemu się to podobało i kupił to BMW. I finał jest teraz taki, że oni mają dalej te auta, tylko że to Porsche 996 jest warte 100 tysięcy złotych, a to jest warte 15 razy tyle. A tyle samo kosztowało, więc inwestycyjnie zrobił bardzo dobrze, dlatego że później jak on grał w filmie, to jego wartość po prostu zaczęła tak rosnąć. No jeżeli popatrzymy na te maluszki, to jestem z nich bardzo dumny, dlatego że ten maluszek
po lewej stronie, na górze. Skrajnie po lewej, czyli tak, skrajnie. Piaskowy. Uważam, że, no nie wiem jak to powiedzieć, ale uważam, że to jest najstarszy maluch w Polsce, w ogóle zachowany, bo jest to trzeci numer fabryczny, trzeci maluch wyprodukowany, więc będzie miał swoje takie dobre miejsce w muzeum. Tamten po prawej stronie maluszek, to jest maluszek Boba Marleya. Też bardzo ciekawa historia, dużo o nim jeszcze nie mówiłem. Chcę o nim niedługo też poopowiadać, ale jest to maluch, który został znaleziony przez kolekcjonera włoskiego. Ja kupiłem go od kolekcjonera włoskiego. On kiedyś, Bob Marley, będąc na Kubie z Jamajki, pojechał sobie na Kubę, zobaczył, że tam te maluszki jeżdżą, one się nazywają Polako chyba, wiesz, współpraca z Kubą. 100 tysięcy maluchów trafiło i w tej chwili na Kubie więcej maluchów jeździ na ulicach niż u nas w Polsce. I jeżeli, jak ten Bob Marley sobie zauważył tego maluszka, to po prostu takiego sobie zamarzył i go sprowadzili z Europy i Bob Marley przez 2 lata tym maluchem jeździł. Są na masce autografy, cały bogiec wymalowany, portret Boba Marleya, w środku są włożone zdjęcia, wygooglowane, jak on po prostu tym maluszkiem jeździł. To kupił ileś lat temu kolekcjoner z Włoch i on go po prostu trzymał. Tego kolekcjonera znam, więc udało mi się go sprowadzić do Polski. No i tego maluszka, i ten maluszek też będzie miał ciekawe miejsce w naszym muzeum. Słuchajcie, jak widzicie, ja za dużo nie mówię, bo tu jest tak fantastyczna wiedza, tyle historii i tyle ciekawych obiektów, że no po prostu aż dech zapiera i głos grzęźnie w gardle i tylko cieszyć się, patrzeć, podziwiać i delektować tą całą historią. A tamten biały maluszek to był Leszka Kuzaja. To już przed czerwonym jest to maluch, który ma 155 km przejechane. Fiat 126 bis. Ale wersja, która poszła na Anglię z prawej strony kierownicy, liczy w milach. Cuda. Przyprowadziłem was tutaj, dlatego że w mojej ocenie są to 3 najlepsze maluszki. Pierwszy maluch, o nim było bardzo głośno. Nie mówcie nikomu, że trzymam malucha w domu. Super historia, pan Mirek mieszkał w tym salonie, w domu razem ze swoim maluchem przez wiele, wiele lat. I żeby, jak go kupiliśmy, żeby go wyciągnąć i w ogóle żeby włożyć, musieliśmy rozwalać ścianę i część okna, znaczy okno wyciągać i część ściany, żeby tego maluszka po prostu wyciągnąć. Ten maluch ma przejechane w tej chwili 142 km, miał 138. Zrobiliśmy nim kilka kilometrów, bo też przepalamy, jeździmy, więc on jest po prostu fabryczny, nowy. Ma tam folię, także jest w stanie takim, powiedzmy, idealnym. Też będzie miał fajne, ciekawe miejsce w naszym muzeum. Fabryczny nowy maluch za 1 000 000. Oczywiście on tyle nie kosztował, ale bardzo się z tego duża historia wytworzyła. Tutaj mamy zdjęcie akurat, jak on był zamurowany. Różne są opinie, ale ja po tym zdjęciu widzę, że on po prostu tutaj jest gruz, czyli musiało coś być. W każdym razie moja historia, którą się dowiedziałem, jest taka, że ten Fiat został w domu w Piotrkowie Trybunalskim. Właściciel tego domu umarł. Nie miał spadkobierców, miasto przyjęło ten dom i wystawiło na sprzedaż na licytację. Nowy nabywca kupił ten dom, no i gdzieś mu to pomieszczenie jedno nie pasowało, bo było zamurowane, coś tam musi być. Zaczął kłuć i się okazało, że znalazł fabrycznie nowego malucha. Ten maluch jest w folii na siedzeniach, na dywanikach, ma przejane 101 km i później ten maluch trafił do pewnego pana, który dał na licytację. To jest akurat screensa takiego portalu internetowego. 213 osób licytowało, osiągnęło cenę 1 000 000 zł, nie? Ja też byłem w tych 213 osobach, ale licytowałem w ogóle do innego budżetu, mniejszego. No a później się udało kupić go, bo ten maluszek trafił do Nowej Soli, ja go kupiłem od Nowej Soli. Jesteś pierwsza, o którym to opowiem. Spotkałem przyjaciela i mówi tak: Tomek, trzeba kupić tego malucha, bo pan w Gnieźnie ma maluszka i trzeba go kupić. Ja mówię, co to jest za maluch? On mówi, no to jest ostatni wyprodukowany maluch. Ja mówię, kurde, no zacząłem googlować i wszędzie wychodzi, że ostatni wyprodukowany maluch jest w Turynie w Muzeum Fiata. Ale się okazało, zacząłem po winie sprawdzać, 1725, końcówka tego winu jest 1725 i końcówka tego winu wychodzi na to, że jest to ostatni wyprodukowany Fiat 126 w ogóle na świecie, w Polsce. No i ja go kupiłem, ale zacząłem dalej odkrywać tą historię. Oczywiście kosztował niemało, ale już wiedziałem, że chyba jest to ostatni i zacząłem odkrywać tą historię. Napisaliśmy do Turynu, do muzeum, oni potwierdzili, że oni mają ostatniego, ale napisaliśmy jeszcze do fabryki Fiata tutaj w Polsce, którzy nam odesłali pismo, że ten jest ostatni, czyli to jest ostatni wyprodukowany, mamy tutaj potwierdzenie. Odpowiadając na zgłoszenie akurat z lutego, wynika, że numer VIN samochodu o końcówce 1725 jest ostatnim VIN wyprodukowanego i sprzedanego
malucha. Dlaczego nie myślą, że mają ostatniego? Bo ostatnie maluchy to były happy endy, żółtych 500, czerwonych 500, to dużo osób o tym wie. Te maluchy zjechały z linii produkcyjnej, zostały ustawione na placu dużym i każdy maluch z happy enda, czyli z ostatniego zakończenia, było przyklejane naklejki z numerami. I pracownik Fiata wyszedł i zaczął przyklejać naklejki, ale przyklejał naklejki tak, jak one stały, według kolejności, a nie tak według winu. I okay. Ostatnią naklejkę, którą przykleił, czyli była tam 999, tam 1000, trafiło to, wzięli Włosi do swojego muzeum, wzięli to do siebie do Turynu, a ten maluch okazał się ostatnim po winie. Nie wiedzą o tym. Oni jeszcze nie wiedzą o tym, ty jesteś pierwszą osobą, o której to mówię, ale fajnie, że mamy to jak gdyby potwierdzenie. Fiat 126P zmotoryzował Polskę. I ten Fiat ostatni powinien być właśnie w Polsce. I się cieszymy, że z Wławie. Dla mnie, mówiąc kolokwialnie, to się podoba. Ludzie z pasją. Ludzie, którzy zarabiają ciężkie pieniądze i zarabiają i wydają ciężkie pieniądze po to, żeby być szczęśliwym. Bo po to one są. Bo kasa sama szczęścia nie daje, ale to, co za nie kupisz, oj tak. Dużo, dużo więcej jest jeszcze do obejrzenia, ale żebyście to zobaczyli, to zapraszamy do Muzeum Motoryzacji w Oławie. Już pod koniec roku 2022 będzie otwarcie, a my Wam to otwarcie pokażemy. A potem Wy możecie tutaj przyjechać i te wszystkie piękne okazy i dużo, dużo więcej zobaczyć na własne oczy. Zobaczyć to jest nic, ale poczuć ten klimat w powietrzu, oj, to się będzie działo i my na tym otwarciu będziemy. Zrobimy taką, moto za otwarcie. Tym. Otwarcie. Będzie takie otwarcie muzeum, że aż strasz przyjdzie. Tak, wszystko Wam pokażemy oczywiście. Dzięki, subskrybujcie kanał, komentujcie, napiszcie, co chcielibyście zobaczyć, napiszcie, czy znacie jakieś jeszcze fajne miejsce w Polsce, w Europie, na świecie i opowiedzcie o tym. No i do następnego A my Wam je pokażemy.